30 maja nastąpił odbiór inwestycji. Odcinek ulicy Wyspiańskiego, droga przed Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu, jest już gotowa. W odbiorze prac wzięli udział m.in. starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak, członek zarządu powiatu Ewa Pawlusiak oraz Katarzyna Węgrzyn-Madeja, naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. To dodatkowe zadanie przy okazji remontu tego głównego ciągu komunikacyjnego. Myślę, że ułatwi życie instytucji, która funkcjonuje na terenie miasta Oświęcim, czyli powiatowej policji. Raz, że przybyło miejsc parkingowych, i droga, porównując do stanu poprzedniego, nadaje się do poruszania i z tego się cieszę. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako Policja Oświęcimska z remontu tej drogi. Dla nas jest to oczywiście, poza względami o charakterze estetycznym, racja prawidłowego funkcjonowania. Nie ukrywam, że przeszliśmy tutaj, popatrzyliśmy, nie mamy najmniejszych uwag. No i chciałem podziękować w imieniu swoim, w imieniu pana komendanta Chowańca, a także wszystkich policjantów za taką poprawę naszego tutaj bytowania. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszymy, ponieważ wszyscy policjanci pracujący u nas na komendzie chwalą inwestycje, chwalą pomysł. No a my mamy kilkaset metrów nowej drogi. No i niech tak będzie do końca.